Każdy tutaj musi sam zapewnić sobie pożywienie. Łowimy ryby i znajdujemy nowe sposoby na zapełnienie spiżarni. Zdobywamy wszystko, co jest dostępne. Między jednym a drugim sztormem mogę znowu spróbować złowić czawycze. Pieski już coś zjadły, teraz moja kolej. Według prognoz nie powinnam wypływać, ale może jest spokojne. Spróbujemy. Nie wiadomo, kiedy nadarzy się kolejna okazja. Po całym dniu na wodzie Mary nadal nie ma w zamrażarce niezbędnego białka. Temperatura szybko spada. Trzeba dalej szukać pożywienia. Płyniemy na rybki. Według prognoz, w przyszłym tygodniu ma padać śnieg. Wykorzystam każdą okazję, żeby coś złowić. Mam dobrą, lśniącą przynętę. Nadeszła zima. Przez następny tydzień nie wypłyniemy. O tej porze roku ryb jest mniej, bo nie mają tutaj co jeść. Nie wiem, dokąd wędrują, ale na pewno nie zostają na miejscu. Patrz na tego bielika. Zaraz coś złapie. Ma więcej szczęścia niż my. Wcina świeże ryby, a my suchą karmę. Muszę uważać na te skały. Nie chcę na nie wpaść. Trzeba uważnie obserwować otoczenie. Dostrzegam jego piękno, ale czai się tu również niebezpieczeństwo. Widziałaś tego wieloryba? Płynie do nas. Wali prosto w tę stronę. Lepiej uruchomię silnik. Jeśli będzie pracował, wieloryb nas zauważy. Inaczej może pod nas wpłynąć. Zdarzało się już, że wieloryby wywracały łódki. Płynie w stronę skał? Chyba jest gdzieś tam. No dalej, wynurz się. Nikki chce cię zobaczyć. Jest. Dobrze, że uruchomiłam silnik. O rany. Wieloryb jest tuż obok. Całe szczęście, że hałasujemy. Inaczej by nas staranował. Mam branie. Ryba się zerwała. Nic nam dzisiaj się nie układa. Nie jest dobrze. Jednak coś zjemy. Zaczyna się połów. Ta sztuka jest silna. Będą z niej piękne filety. Kolejna spora rybka. Już po tobie. Wylądujesz dzisiaj na talerzu. Nie wrócę do domu z pustymi rękami. Świeże karmazyny to jest to. A teraz mam kolejnego. Płyniemy do domu, mała.